To jest dla mnie niezwykłe doświadczenie, jak duch w narodzie nie ginie. Zaczęły się tworzyć grupy. Jedna z podstawowych grup to są maseczki dla krakowskich medyków. Zapraszamy wszystkich, żeby weszli na tę stronę. W tej chwili jest tam kilkaset osób, około 500 z tego co widzę, a kilkadziesiąt jest bardzo zaangażowanych osobiście w działanie. To jest szycie, korelowanie, koordynacja, przerzuty, transport po prostu do placówek, które się zaczęły do nas zgłaszać w dużej ilości. Są to zarówno szpitale, jak i na przykład centra rehabilitacji. Nie zdajemy sobie sprawy, jak duży jest problem i jak w wielu miejscach. Te miejsca są częściowo już zamknięte dla ruchu z zewnątrz, więc ci ludzie są naprawdę bezradni. My musimy ochronić personel medyczny. Jeżeli nie ochronimy personelu medycznego, to nie będzie miał nam kto pomagać. I chyba tę podstawową rzecz wszyscy zrozumieli. Najgorsze pewnie dopiero przed nami. Damy sobie radę, jeżeli będziemy wszyscy razem. A też z tego, co słyszę, ludzie poczuli sens tej izolacji, kwarantanny, siedzenia w domu, jeżeli mogą pomóc nawet w taki sposób, prawie że zdalnie. Wczoraj pierwsza partia dotarła 50 maseczek szytych i 50 chirurgicznych. To dla nas duża radość, że wczoraj popłynęły łzy ze strony lekarzy i wielkie, wielkie słowa wdzięczności. Wszystko, co jest w tej chwili, jest pracą charytatywną, bezfinansową jakby. I takie propozycje, kiedy mogą nam firmy przekazać materiały osobom chcącym szyć, mającym maszyny do szycia, to jest bezcenne, absolutnie. Oczywiście są też osoby, które oferują pomoc finansową, więc staramy się to wszystko gdzieś tam przekazywać, tę energię, przepływ ludzkiej pomocy. Potrzebujemy jeszcze innych rzeczy, potrzebujemy fartuchów, czepków, potrzebujemy gogli. I tu pomysł po prostu niezwykły. Nie jesteśmy w stanie zdobyć w tej chwili gogli chirurgicznych, zatem ludzie wymyślili, za co im bardzo dziękuję, gogle pływackie. Te gogle oczywiście chodzi o to, żeby nie były to małe okularki, żeby jak najściślej przylegały do twarzy. Jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy się w to zaangażowali. Prosimy wszystkich, aby kierowali się na stronę Maseczki dla krakowskich medyków. Tam znajdą wiele postów. W co się będą chcieli zaangażować, to ich wybór. Czy to będzie szycie, czy to będzie dostarczenie materiału, czy przekazanie już uszytych maseczek do szpitali, czy organizowanie właśnie zakupu gogli pływackich w ramach gogli chirurgicznych.